Siemanko, 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 ja jestem Wartas, witam was w kolejnym odcinku z The Forest. Tak, gramy dalej. Ostatnio chcieliście, żebym... Znaczy no, w komentarzach chcieliście, żebym zwiedzał dalej tutaj tą wysepkę, bo ostatnio się troszkę zapuściliśmy w tamtą stronę, ale musieliśmy się wrócić, bo noc tutaj nam przychodziła. I także tak nam wyszło. Dobra, tylko jest taki motywik, że mamy głodnego gracza, jeszcze chce mu się upić. Także my sobie skoczymy po wodę. Póki co i się napijemy czegoś. Dobra, mam nadzieję tylko, że się nie zatrujemy przy tym. Chyba, że po prostu będę pił sobie tą sodę. No, to pomoże. Póki co, będziemy potrzebowali żółwia ubić. Naprawdę. I zrobimy sobie tutaj też garnuszek. I będziemy mieli dwie bazy ogólnie. Zrobimy sobie tak. I będzie, myślę, git wszystko. Dobra, jeśli się nam jakieś czarusie tutaj nawiną, to ja mam swoją maczetę. Póki co spokojnie jest. Rano śpią wszyscy, nie? Okej. Chodźmy tutaj. Dalej, musimy tutaj wszystko zwiedzić. Bo chcę na pewno zobaczyć, czy tamta miejscówka będzie na pewno odpowiednia, żeby sobie tam zostać. Ostatnio się tutaj wbijaliśmy, to chodźmy tutaj. Chodźmy tutaj, to jest bliziutko. Także na pewno mamy jeszcze dużo do zwiedzania. W tym oto, na tej oto wyspie, no, na wyspie. Dobra. Ciekawi mnie tylko, czy są tu jakieś fajne ukryte rzeczy, typu ta maczeta. Bo tam była maczetka, może tutaj coś jest ukrytego, o czym jeszcze nikt nie wie. Sam nie wiem, ostatnio był update. Także no, jakieś nowości muszą być. W sumie nawet nie wiem jakie. Nie czytałem o tym update'cie, bo zawsze jak wchodzi update, to jest taka długa lista. Po prostu aż się nie chce, bo i tak się tego nie zapamięta. Chyba, że faktycznie coś ciekawego wprowadzą, to wtedy. Ale tak to nic. Czekajcie, byłem na tej górze, tak? To się wbijam tutaj. A nie, 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 bo tam zejścia nie było normalnego. Dobra, nie, to idziemy tu w dół. Tak, ten się już zmęczył. No nic. Wiewiórka! Była wiewiórka, ale masa wiewiórki dodali. Jak widzicie, póki co one nic nie robią. Sorry wiewiórko, ale musiałem przetestować. Także mamy wiewiórki w The Forest. Fajnie. Ciekaw jestem, kiedy wilki będą i tak dalej. Żeby wiecie, nie tylko czarki atakowały, ale na przykład jakaś chmara wilków, czy niedźwiedzie, czy cokolwiek. To by było trudne, ale... Ale fajny motyw, no bo taki las i żadnych drapieżników oprócz tych czarków, to naprawdę słabo. Jaka rzeczka. No nic. Tak, członiu, poranna kąpiel zaliczona. Dobra. Patrzamy dalej. Póki co zwykły las, trochę zaśnieżony. Nic ciekawego. Nic fajnego, żebym mógł zostać. To co? Cały czas do przodu. Wiatr zawiał. To nie czarki. Na spokojnie. Nie ma co się przejmować. Spora ta wyspa, kurde. Myślałem, że to jest mniejsze. Dobra, już przez chwilę myślałem, że się noc robi. Takie what? Trzecia minuta nagrania, tam prawie czwarta, tu już... Ty, to chciało mnie zaatakować. Co ten Bambi? Bez kiedy myślałem, że na mnie leci, żeby mnie zaatakować. To by było. Ale nie jest. Lecimy. Coś ciekawego oprócz tego, że znowu jestem na górze? Nic. Po prostu las. Po prostu las. Trochę zaśnieżony. Trochę. Dobra, czyli póki co nic ciekawego. Naprawdę. Obejdziemy sobie tą wyspę dookoła, jak się da. Jeśli tak, to sobie wrócimy do domku i coś tam oblukamy. Chyba, że znajdę naprawdę jakąś mega kozacką miejscówę, która mi się mega spodoba, to tamten domek zostawimy. Będzie sobie tak jakby coś w tamtym miejscu. Kolejna wiewiórka. One powinny spierdzielać przede mną na kilometr. A tak nie robią. No cóż. Nic na to nie poradzę. Jakiś fajny spadek mamy. Przejdę się górą, więcej będę widział.
Czyk, 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 czyk. I coś jest? Mały wąwozik. Tutaj nic, kurde, już myślałem, że jakieś fajne wejście gdzieś będzie. A tu nie, nic nie ma. No cóż, patrzymy dalej, wysepkę. Wow. Wow, chyba muszę zejść. Bo nam się góra skończyła. Swoją drogą. Chabum! Chabum! Dawać liście. Też chciałem patyki, ale jaki? Nieważne. Zaraz sobie patyki zdobędę. Na przykład stąd. Dzięki. Bo potrzebuję patyków na ognicho tamto wielkie. W sumie nie tylko. Dobra. Dwa drzewka na raz. Właśnie tak. Jeszcze jeden patyk. Czy ja dobrze widzę statek piracki? Czy mi się coś ubzdurało i to jest po prostu jakieś drzewo w wodzie? Nie, to jest drzewo w wodzie. A tak z daleka wyglądały śmiesznie, tak jak nie wiadomo co. A, czyli obeszliśmy wyspę dookoła. Są wodne drzewa, które zanikają. Jest plaża, czyli... A, nic ciekawego, czy jest jakiś żółwik tutaj? Halo? By mi się żółw przydał jakiś. No nic, przejdziemy się teraz plażą, zobaczymy co i jak. Chociaż... wydaje mi się, że to jest zły pomysł, ale się przejdziemy. Jakby coś, mam zawsze zapisaną grę. Zawsze można sobie wczytać, jakby coś poszło nie po mojej myśli. Bo i tak nic ciekawego nie zdobyliśmy podczas tej podróży, no ale kij. Nieważne. No w sumie plaża. Na zamieszkanie całkiem spoko miejsce, bo to naprawdę spora plaża. Jednak by mnie bolał brak drzew, bo drzewek tu jest naprawdę mało. Bym musiał sobie sprowadzać, kurde. A to by było ciężkie, naprawdę. W końcu bym się doczekał jakiegoś update'a, który by mi skasował save i tyle by byłoby z budowy. Tak jak to zwykle bywa. No ale cóż. Jak ty się męczysz, stary? Kopnij sobie batonem i od razu full energia. Kurde, na tej wyspie też jest przypał, jak widzę, bo nie ma walizeczek, żeby sobie jakieś coś dobrać, ale widzę kontener. Dobra, idziemy sprawdzić. Pierwsza rzecz, którą tutaj znaleźliśmy, jest warta sprawdzenia. O, więcej kontenerów. Patrzcie tu, że coś macie fajnego. Elektronika, elektronika, elektronika. Aha, kamień pod ziemią, znowu elektronika. O, leki spoko są. Tu też leki. Dobra, ale coś było, to się liczy. Czyli będziemy mogli sobie tutaj na przykład po leki chodzić. Chociaż nie wiem, czy by mi się chciało, ale jakby coś zawsze wiadomo. Tutaj nie ma nic, niestety. A na ziemi coś, cokolwiek? Oprócz przesyłek kurierskich. A w ogóle, macie coś w sobie? Nie, nic nie mają. I kolejny pusty kontener. Ale lipa, naprawdę lipa. Kurde. Myślałem, że coś znajdę ciekawego. A tu tylko leki. Kamieni nie mogę zbierać, nie mogę, mam full. Full. Czyli jakby nie patrzeć, pustkowie. Wyspa, która nie oferuje nam batoników. Ła. Dzięki. Full patyki potrzebujemy tylko jedną głowę na stare coś. Tu jest ładnie. Jest naprawdę ładnie. Naprawdę ładna miejscówka na zamieszkanie. Jednak tu nic nie ma. Nic ciekawego. Czekajcie, wbiję się na górę. Mało drzew tutaj. Ale miejsce fajne. Jest taka rzeczka, jest woda, można... Nie wiem, co można. Zastanawiam się w sumie, czy jak tutaj będę budował tą bazę, czy ją też dookoła murować, czy nie murować. Sam nie wiem. Zobaczymy.
Póki co jak się save'y nie kasują co update. Oczywiście nie co każdy, bo czasem wejdzie jakiś mega update, który kasuje. Ale mam większe szanse, że się tutaj wybuduje i przez jakiś czas będę mógł przez kilka update'ów działać. A czy tak będzie? Nie wiem. Dobra, powoli zbliżamy się do krańca tej wyspy. Bo już widzę małe wysepki należące do starego świata, że tak powiem. Stary świat, nowy świat. Tutaj jest jakaś woda. Ale taka sobie. Naprawdę, taka sobie. Tamta rzeczka jest tylko co fajna. Póki co królik sobie uciekł. Tak myślę, co tak hasa w tej trawie? A to królik. Dobra. Dajmy trochę bliżej tutaj. Ciach, 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 ciach. No tak, ten się już zmęczył, już się zmęczył. Czy jest tu jakiś normalny spadek, czy taki hardkorowy? Kurde, hardkorowy spadek, a co? Nie ma lekko, nie ma lekko w The Forest. Drugi Dawnsterf nam rośnie. Troll dźwięki. No i dotarliśmy na kraniec wysepki naszej nowej. Cześć Bambi, dajże mięcha. Mięcha daj! Nie uciekaj, mięcha daj! Złe Bambi, nie dał mięcha. Dobra. Okidoki, to wiecie co, ja wam decyzję zostawię? O, cześć. Witam. Miło było? Miło było. Nie mogę więcej czaszek nosić. Ale rozwaliłem. Dobra, decyzję wam zostawię. O, wy tu wiochę macie. Wait a second. Zjedzmy to. Zjedzmy to. Dobra, sobie tu wbiję. Mam coś ciekawego należącego do kanibali. Halo? Dzień dobry. Jest tu kto? Nie ma? Bardzo się cieszę, że was nie ma, to sobie oblukam, co wy tutaj macie. Macie główkę z aparatem wgryzionym. O nie! O nie! Ktoś bardzo lubił zdjęcia robić. Mu pośmiertnie aparat zostawili. God damn it. Mogę wam to skosić? Jasne, że mogę, super. Tylko czy coś mi to da? Pach, i nie ma. Nie wiem, czy mi da coś takie rozwalanie, ale w każdym razie wiem, że oni tutaj mają mini bazę. A co do decyzji, bo już nie dokończyłem. Chciałbym, żebyście zadecydowali, gdzie mam się... O, cześć. No, dawaj głowę. Dzięki. Mam już jakąś głowę przy sobie. Faktycznie. Chciałbym, żebyście zadecydowali, gdzie mam się teraz wybudować? Czy mam się wybudować w tej nowej miejscówce, to tam co widzicie młoteczek? Czy mam koło tej rzeczki tam dalej, 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 gdzie mi się podobało? Tam był akurat trochę problem z drzewami. Ale było ładnie, naprawdę ładnie. Czy coś kombinować w starej bazie? Ta stara baza to już taka przekatowana miejscowa. Wow, utknąłem. Ale żeby nie było, to i tak teraz wracam do starej bazy. Troszkę mnie noc goni. A trzeba gdzieś się schować przy okazji chyba. Zobaczę co tam mieliśmy, może zdołam coś zabrać. Tak, kiedyś szukałem tej części samolotu, zawsze ona sobie tutaj leży, nie? Po prostu. A jej zawsze szukałem gdzieś w lesie. Co tu jest? Coś złapałem. Wow, 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 panie, dusisz się. Ale on ma mało powietrza, goddammit, słabe. Jeszcze się zmęczyliśmy. No nie! Odpoczywaj! Czy coś doszło od mojej ostatniej wizyty? Oczywiście, że coś doszło. Drugi pistolet. Can't carry anymore. Tak, tego też już nie mogę. No ale no nic. Nie mogę, ale zbieram, tak? Mistrzowska taktyka. Ej, weź się odbaguj. Dobra, chodźmy wreszcie do tego domku.
Bo wyspę już sobie zwiedziliśmy dookoła tak naprawdę. Bo tędy ostatnio sobie szliśmy. Noż kuźwa, serio. Akurat kiedy ja sobie chciałem wyjść na wyspę, to akurat czarki zrobiły sobie przechadzkę na drugą stronę wyspy. Ale dobrze, że to są dwa czarki, a nie pięć czarków. Albo 1 200 000, 1 500. Dobra. Ale. No wraca się, no. No czaruś, weź ty się zdecyduj nad tym, jak chcesz funkcjonować w społeczeństwie. Dobra, ale on mi już nie grozi tutaj. Bo ja sobie sprytnie uciekłem. Nie ma co z nimi wojny robić, bo jak widzicie, i tak mam bardzo spokojnie. Czasem oni sobie pochodzą. A jest mniej więcej git. Git malina. Dobra. Ale wieje. Się wiatrzysko zerwało w tym foreście. Dziursko. Z której strony dziursko obejdziemy? Z lewej obejdziemy. Szybciej odpoczywaj, stary. Już nie chcę marnować batoników cennych, które i tak zużyłem podczas tej przygody. Mogłem sobie zawsze coś na ognisku ugotować, ale tam nie mam ogniska jeszcze na nowej bazie, dlatego też lecę tutaj, bo też żółwia nie mam, żeby sobie zrobić tam tą miseczkę na wodę. Królik, mam cię upolować, czy co? Pusto, czysto, elegancko. No. Czyli okej, fajnie. Już ogarniamy dwie wyspy, pozwiedzane. Czekam na wasze komentarze. Chyba, żeby ankietę zrobić, by było lepiej. No, ankieta by była lepsza. Czekajcie. Gdzie tak się woda leje, że jest aż tak głośno? Aha, tutaj. Oj, jakbym tutaj miał domek, jak miałbym słuchać tej głośnej wody, to bym nie mógł, po prostu bym nie mógł. Ciekawi mnie, czy ona była wcześniej. O fuck. O fuck. Ja się przez chwilę zacząłem kierować w złą stronę, ale dobra. Te domki już mnie mylą, jak są dwa. Jak będą trzy, to już w ogóle będę miał kichę. Czy mój domek jeszcze stoi? Stoi. Ładnie, elegancko. Batonik? Ha, jest batonik. Dobra. Odzyskaliśmy jednego batona. Tak, odpoczywaj już. Kończymy. Ej, jeszcze jedno. Czaruś, leżysz tutaj gdzieś? Fuck, nie ma czarusia. Jak zwykle nie ma czarusia, kiedy jest potrzebny. Wiesz co, czaruś? Naprawdę, żeś mi pranka zrobił. Pyk, pyk, pyk. Ale patrzcie, był update i mi drzewa odrosły na działce i koło działki. Za to lubię update'y, naprawdę, za to lubię update'y. Ale no cóż, woda jest. Będę mógł się napić. Odpalmy sobie ognicho. Pach. I pora coś zjeść. Tych mam dużo, już ich nawet nie mogę stakować. Dobra, usiądź sobie, odpocznij. Patrzcie! Na ławce już może siadać dobrze. Królik, co tu robisz? I przeszedł. Ej, on trafia wreszcie na ławkę. Po tylu latach mogę powiedzieć, tak. Oj. Ej, bardziej się ognicho Jarek dołożyłem. A wcześniej to było takie fejkowe. Dobra, zjedz to. Zjedzone. Najedzony. Króliki mi hasają. Tak, widziałem też propozycję. Mi tutaj pisaliście, żebym sobie zrobił wieżę widokową. Bo tutaj mam ograniczoną widoczność. To jeśli tutaj zostanę, to się takie coś zrobi. I kot mi właśnie w drzwi drapie. Dobra, zapiszmy się tutaj. Slot drugi. Dobra, mam save'a. To idę sobie for fun coś porobić. No, schodź. For fun. Nadpatyki mam teraz na działeczce. Wszystko. Czego mi tutaj brakuje? Tutaj troszkę mi patyków brakuje. I tak sobie ze sobą zabierzemy, jak będę wychodził, bo wiecie, muszę. Co zrobić muszę? Muszę tam dokończyć budowanie ognicha. Ale to jeśli faktycznie będę sobie
Shadow. Powiedziałem, że sobie pójdę gdzieś for fun coś robić. No to przecież czarki nie biegają, a robi się noc. No nic, spróbuję się przekimać z dwa razy. Może rano coś będzie. Dawaj na górę. Idziemy kimać. Łup. I dawaj Z. Jeszcze raz. Czy uda ci się noc przetrwać? Super, udało ci się przetrwać noc. Mamy dzień. No to ja się może zapiszę od razu. Skoro dzień jest. Dobra, slot pierwszy. Zawsze lepiej się w dzień zapisywać niż kurde wieczorem. Pum. Wiecie, wchodzicie do gry, jest wieczór i zaraz giniecie. Halo, halo, czy są tu jakieś czarki? Ja chciałbym przetestować moją maczetę, ale już w takim boju. Oj, piciu mu się chce. Mu się chce piciu, goddammit. Wiem, oblecę dookoła. O, to są kamienie. Tutaj. Napił się. Ale mało się napił. Goddammit. No nic, dobra. Kopnij sobie sody. Są tu jakieś czarki? Halo, halo, czarki. Dawajcie, dawajcie. Ja chcę się pobić trochę. Ale czarków nie widzę, oczywiście. Jak chcę, to ich nie ma. Jak nie chcę, to jest ich aż za dużo. Idę wam wparować na bazę. Dzień dobry. Siema. Jeśli was tu nie ma, to wam trochę naprawię terenik. On ma tu głowę, super. Co, nie mogę gliny zgarnąć? Mogę. Czemu na dół? Muszę się patrzeć, goddammit. Dawaj mi swoją łepetynę. Już dokończę tamto. Dokończę tamto i będę szczęśliwy. Super. Twojej łepetyny już nie potrzebuję, ale dzięki za propozycję. Przyda mi się. Tu nic nie ma. Zawsze tutaj był jakiś taki... O, hajsy leżą na ziemi. Ui. Zawsze tutaj była taka dziwna muzyczka, jak się wchodziło. Ostatnio jej tutaj nie ma. I nie wiedziałem, żeby tutaj były namioty, serio. Bo nigdy tutaj nie przychodziłem, ale patrzcie, oni tutaj nieżywi leżą. Ktoś wam tutaj wparował. I to nie byłem ja. O! Jak ładnie ktoś namiot postawił. No co, można, można. Kamyki. Nie macie tu nic ciekawego? Tak nic, a nic? Nic nie mają. Nawet czarków nie mają. God damn it. No cóż. No cóż. Wait. Potrzebuję żółwi. Potrzebuję żółwi, to już się przygotuję na wyprawę. Bung, bung. Halo, gdzie są żółwie? Halo? Bez żółwi ja się nie przeprowadzę. Nie ma opcji. Wow. A ty króliku cwany. O, cześć, ty mi się przydasz. Dzięki. Cyk, 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 cyk. Na. Mocniejsza zbrojka, kurde. A w sumie fajnie, jakby były zbroje w The Forest, naprawdę. Patrzę na podgląd, to mi się ścina gra. Mam nadzieję, że się nie ścina na nagraniu. Bo takie klatki są, że ja pierdzielę. Ale serio. U mnie jest dobrze, żeby nie było. Mam nadzieję, że też będzie dobrze, a to tylko podgląd się ścina. Dobra, wyszedłem na górę. Ale żółwi nie ma. Okej, dobra. Ja wracam do domu. Pierdykniemy ankietkę. Gdzie mam dalej grać? Czy mam tutaj w tej bazie zostać? Czy mam w tamtej, co już zacząłem, zrobić sobie domek kolejny na drzewie? Bo ten oczywiście ziemny mi... No nie wystarczy. Bo wiecie, jak to się skończy. Że mi wleci do domku i mnie zabije typ. Czy się budujemy koło rzeczki? Dokładnie tak będzie do was należała końcowa decyzja. Okej, to ja się zapisuję. Raz jeszcze slot drugi. No i ładnie. Bym sobie jeszcze pochodził, ale widzę, że mi się trochę ścina i nie wiem, czy po prostu na nagraniu będzie się tak ścinało. Także kończymy. Dzięki za oglądanie. Decyzja należy do was. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za łapki w górę. Dzięki za komentarze. Dzięki za... Chciałem powiedzieć coś innego, nie? Dzięki za dodanie filmu do ulubionych.
I no i dzięki za subskrybowanie kanału. Okej, kończymy. Do następnego. Na razie i cześć. Hej!